Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony wasz ulubiony K-popowy artysta Marcin Dubiel. A z nami są psy Lilka Bajka oraz Julia. Ale czemu tak powiedziałeś? To w ogóle ani nie jedno nie było prawdą. W dzisiejszym odcinku będziemy traktować nasze psy jak dzieci, więc co i tak ciekawe. Robimy zazwyczaj. Co i tak robimy, ale nie tak typowo jak dzieci, bo je traktujemy jak takie dzieci w stylu, że są głupiutkie i nie ogarniają. Całujemy je po główce. Tak robimy, ale... Łaskamy i przytulamy. Czyli będziemy wychodzić z nimi na spacer w wózku albo w kołysce, w zależności od tego, co będzie tańsze. Ale to będzie, ile kosztują wózki dla dzieci? No do tego ogarniemy jakiś beznadziejny. Ogarniemy dużo różnych innych rzeczy, jakieś smoczki, bajery, zobaczymy jak sobie poradzą z tym nasze psy. No ale one rozgryzą smoczki wszędzie. No może rozgryzą, zobaczymy. Traktujemy jak dzieci, więc totalne podejście mamy do nich jak do małych noworodków. Tak, więc lecimy, musimy się wyposażyć to wszystko. To musimy im kupić buteleczkę. Tak. I karmić wodą w buteleczkę. Jedziemy właśnie do sklepu marketu wielkiego, w którym kupimy wszystkie rzeczy. Naprawdę? Tak. Ja nie wiedziałam, że to jest aż taki fajny odcinek. To jest potężny odcinek, więc jeżeli wam się spodoba ten odcinek w ogóle, albo już wam się podoba i stwierdzicie, że... O, Julka ma ładny uśmiech, pokaż uśmiech. Szerszy. Mocniej się uśmiechaj. Reaguj mocniej! Jeżeli wam się podoba uśmiech Julki, albo ten pies, albo w ostateczności ja, ale to raczej mało prawdopodobne, to zostawcie like pod tym filmem oraz subskrypcję, ponieważ filmy z psami się pojawiają, były już ich parę i mają mega fajny odbiór, więc na pewno to będziemy kontynuować, dopóki będzie wam się podobać. Możecie lub dostatecznie poznać baję. Dobra, odstawiamy psy, bo psów do marketu nie można za bardzo brać. Jedziemy na potężne zakupy i widzimy się na miejscu. Jesteśmy już w sklepie, kochani, i jesteśmy przy smoczkach, więc myślę, że to będzie nasz pierwszy wybór na pewno. Smoczek? No. Szukajmy największego, takiego, co jest rozmiarowo duży. Ale to chyba nie ma rozmiarowo. Nie ma? Jak to nie ma? Myślę, że nie ma, że każdy smoczek jest taki sam. Tak? Z króliczkiem weźmy. Dobra, smoczek mamy, co teraz? Butelka jakaś. No to myślę, że ta. Ta? Potrójny system odpowietrzania. Śliniak? Śliniak musi być. Umówmy się, śliniak musi być. O, chodź, to jedzonko od razu wybierzemy. Dobra, no. Kurczę, to jest ciężka decyzja. Na pewno trzeba coś z mięskiem, bo nasze pieski są, że tak powiem, mięsożarne, ale to ja bym jakieś małe wzięła. Chyba tak. Marchewka, ziemniaczki i cielęcinka. Myślę, że to będzie git. Tak? No. A jedno bierzemy? Jedno chyba starczy, nie? Tak! Ja bym wziął te spodnie. Ale one mają inaczej skonstruowane, bo nie są pionowe, tylko są takie. Wydaje mi się, że to się może udać. Biorę spodnie. Ale nie, to lepiej skarpetki, skarpetki będą śmieszniejsze. Ale skarpety też weźmiemy. Dobra, musimy teraz jeszcze ogarnąć jakieś nosidełko dla psa. No bo w jaki sposób mamy go nosić na spacerze? To kosztuje 150 zł. To kosztuje 150 zł. Ale zobacz, bo to jest takie, że to, jest, że to nie jest taki wózek, że taka spacerówka. Z dużymi tylko, kołami, ale myślisz, że to będzie działać? To jest taki, że jest jakby kosz w środku i to po prostu... Wsadzasz tam psa. Bo to dwa naraz. To jakbyś, że dwa naraz można, to jak pójdziesz na nie dwa naraz, wyobraź sobie dwa psy nasze w jednym wózku. Unboxing zrobiłem w domu, więc widzimy się na miejscu. Buf. Ale kozackie przejście z bagażnika, nie spodziewaliście tego. Siema, zrobiliśmy zakupy i ogólnie jest fajnie. Jak się czujesz, że zrobiliśmy zakupy? Ja się najbardziej cieszę z wózka. Ja się najbardziej trochę cieszę, a trochę płaczę w środku, że wydaliśmy tyle pieniędzy, bo łącznie nas to kosztowało 250 zł, więc... Nie było mało, proszę. Ale z drugiej strony nie jest też tak źle. Ale dobra, robimy unboxing. Mi się wydaje, że nic się raczej nie zbije. Więc mogę to po prostu wywalić. A, to się mogło zbić. Większe rzeczy widzieliście już wcześniej w sumie. Co widzieliśmy w sumie poza kamerą? W sumie nic, my wszystko widzieliśmy na kamerze. Książeczkę, o właśnie, widzieliśmy jeszcze książeczkę, która ma takie jakieś fajne dzyndzle. Bo sobie myślałem, że jak będzie zwykła książeczka, to pies będzie miał to w dupie kompletnie. Znałem się tylko, gdzie pójdziemy na spacer, bo w sumie myślałem o tym, żeby pojechać do jakiegoś parku. Możemy w sumie iść na wokół altany po prostu pojechać, tam pospacerować. Mi się wydaje, że nie ma sensu jechać, bo to się może totalnie udać. Zresztą zaraz sprawdzimy, czy bajka w ogóle da się wsadzić do tego oto pięknego ustrojstwa. Nie chcę nigdy mieć dzieci. Wcale tak nie jest. Patrz na to, chuj. Trochę to jest obrzydliwe, ale to taki, że nie trzeba dawać dziecku już takich rzeczy. Skalereta, no właśnie takie trzeba. Stop, 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 oj cwaniaku, jeżbyś chciała, zasłużysz może później. Upchać tego tak dużo, nie? Nie wiem, to w ogóle porozdramniała tam. To tak, ja zgniażę to paluchem, zmiażę to palcem. Zmiażę to palcem, będzie git. One już sobie same będą to gryzły i miażdżyły. Upychamy tego, ile się da. Dobra, styknie, do środka, żeby to się też nie rozwaliło. Zapakowana, jestem gotowy na wszystko. Ale trzeba chyba jeszcze ubrać pieski na spacer. To się zakłada pieluchy, ja nie mam pojęcia, jak się to robi. No bo trochę inaczej skonstruowany jest pies i trochę inaczej skonstruowany jest człowiek.
Więc nie ma za bardzo gdzie zaczepić tego, jakoś tak bokami chyba, nie? O! Działa! Totalnie to działa, jednak są identycznie skonstruowani. Fajne, fajne, fajna pielucha. Już nic nie osikasz w domu, gnoju mały śmierdzący. Nie podoba chyba. Podoba jej się, teraz patrzmy jak chodzi w tym. O nie. O nie! Musisz zaciągnąć to bardziej. Niestety jest upośledzona. Jak chodzi? Wygląda jakby narąbała tam już ostro tą pieluchę. O nie! Tragicznie! No i dobra. Też wygląda jakby porządnie narąbała w to. Lilusia? Czekaj, ja będę wołał, może przyjdzie. Patrz, Lilusia. Lila, chodź. Ona niestety nie może się ruszać. Chodzi tak? Tak. A ty co? A ty co przylazłaś? Nie będziemy ich już męczyć, jak widać pieluszka to nie, nie jest dobry pomysł. Spodnie raczej się nie udadzą chyba, mi się wydaje. Nie wiem, czy ma jest sens próbować. Przecież Lilka ma trochę dłuższe nogi, więc może. Masz drugą nogę też? Tak. Co ty gadasz? Całkiem epickie. Epickie! Totalnie epickie! Gdyby nie to, ale? Że gdyby nie to, że spodnie są trochę za dużych rozmiarów, to mi się wydaje, że by działało. Nie, no to nie. Nie, ona zwiewa z tego. Dobra, spodnie nie działają na psy. Okej, okay, sprawdźmy to. I na tylne jeszcze. Ale czekaj, zacznijmy. Bajka, Lilusia, Lila, chodź, chodź do pana. Chodź. Ona trochę nie umie się posługiwać teraz nogami, przez to, że ma to. Człowieku, mnie się to nie podoba w ogóle! Tak powiesz? Tak byś powiedziała, nie? No idź do pana. Idź do pana. Idź do pana. Boję. Lilusia, chodź. Nie, ona w ogóle nic z tego nie robi, że to ma na nogach. Czekaj, Bajula! Pani to grali. Niestety okazało się, że te zwierzęta nie funkcjonują za dobrze z ubraniami, więc... Nasze psy są gołe i wesołe. Tak, więc po prostu lecimy na spacer i widzimy się na spacerze. Dzień jesteśmy dobry. Na dworze. Jesteśmy na dworze, nie w parku, ale przy altanie. I zaraz testujemy na bajce, bo Lilka być za duża, na pewno to się zerwie. Ale na bajce jeszcze jest szansa, że się nie zerwie. Więc próbujemy to wpakować. Oczywiście zostanie stosownie za swoje zasługi nagrodzona, bo mamy oczywiście smoczek z przekąskami. Więc sprawdźmy to. Bajka! Można by jej tu było jakąś poduszkę. No właśnie myślałem o jakimś kocyku, nie przemyśleliśmy kocyka. O! Chłopie! Wykopała dziurę z drugiej strony, co jest? Chodź. No ale dobra, jest, tylko że nie pojedzie teraz. Jak nie? Dawaj. Ale to ona nie jest zbyt stabilna, ona musi mieć tam łapki w środku. O, o, tutaj. O, o! Jest! Jest! Udało się! Dobry piesek! To jest turbo epickie. Ale to cute wygląda, nie wytrzymam. Nie się nie stresuj. Dobra, mi się wydaje, że czas na nagrodę z gryzaka przekąskowego. Za to, że weszła. Nie, nie, niech zostanie, niech zostanie, niech zostanie, niech zostanie! Ale czemu ją nie wyjęła? Jest najlepiej. Czemu ją wyjęła? Bo się stresuje, że ona się stresuje. Ona się nie stresuje, widać, tak mogę to pokryć. Zobacz, to jest. No i zaraz, zacząć się ogarnie, że musi to rzuć. Nareszcie to wąchuje. Liże. Zobacz, musisz to ugryźć, no. O, złapała zębami. O, o. Dobry piesek, dawaj. Dobry pies. No. O, dobry, dobry pies. Jeszcze nie wpada na to, że może to gryźć. One zaraz wpadnie, one tak właśnie potrzebują trochę czasu. Tak samo jak z tym testowaniem lifehacków. Na przykład jak to urządzenie mieliśmy do ściany przyklejone, ten taki podajnik na ten, to potem w ogóle ja wchodzę innego dnia do środka, jak to jeszcze było przyklejone i widzę, jak one obydwie stoją i to żują. To ją bardziej interesuje, bo to są jej ulubione przekąski. Beja, masz? O, ona bardziej gryzie, od razu widać, że gryzie. Masz? Weź to samo. To trzeba zagrzać. Czekaj, bo ona kombinuje. Poszła ze z tym. Stój! Halo! Stój! Musiałem jej dać środek. A patrz na to. Działa? To jest najsłodsza rzecz, jaką widziałam w życiu. Śliniak! Zapomnieliśmy o śliniaku! Stój, bo się cało obślipnisz. Dobra, teraz to jest jeszcze bardziej słodkie. Teraz to jest totalnie legitne, moim zdaniem. No i co? Można traktować psa jak dziecko? Można. To jest dowód.
Dobra, moi drodzy, teraz odegramy sobie taką małą scenkę fabularną, gdzie piesek jest oczywiście w roli naszego dziecka, bo jest naszym ukochanym jednym dzieckiem. Wcale nie jedynym, bo jeszcze mamy drugiego diaba, który tam biega właśnie w tym momencie. I nie da się go skupić na 5 sekund, żeby wlazł do tego wózka. A ten oto elegancko, grzecznie tutaj stoi, jest zainteresowany i is having a good time po prostu, my friends. Więc, dobrze, zaczynamy. Zaczynamy. Och, Lianna tak szybko dorasta. Jeszcze pamiętam, jak byłam na porodówce. No, ty pamiętasz. Ty pamiętasz. Ale jak to nawet nie ty jesteś matką. Przecież to surogatka ją rodziła. Ty już wszystko ci z tego z głowy wypada. Właśnie taki jesteś, że nawet, nie, nawet pomarzyć nie dasz. No dobra, okej. Okay. Może jesteś matką, ale nigdy nie zapomnę ci tego, że mi to wtedy zrobiłaś. Co? No co? Już nie pamiętasz, co? Nie. Nie pamiętasz jego? Tego pielęgniarza? To był jeden raz. Co jeden raz? Dawno nie co był jeden raz? A tak w ogóle to powinniśmy się zastanowić, co Lilianna chce robić w przyszłości. A skąd ja mam wiedzieć, czym ona jest dzieckiem? Surogatki. Surogatki, to prawda. No to się nie trzeba się zastanawiać. No to nie wiem, kim ona może chcieć być. No popatrz na nią. Górnikiem mi się wydaje. Górnikiem myślisz? Myślę, ale nie górnikiem. Mieszkamy na Śląsku. Nie mieszkamy? A gdzie mieszkamy właściwie? W Warszawie mieszkamy. A, w Warszawie mieszkamy. No tak, w Warszawie nie ma kopalni. No to w Warszawie możesz być influencerem. Myślisz? No. Trzeba jej kupić telefon, żeby uczyła się obsługi od najmłodszych lat. To ja mogę jej dać. Dobra. Już teraz. Proszę. Weź sobie. Ona nie ma rąk. Nie przemyśleliśmy tego. Ma, tylko po prostu jeszcze nie potrafi ich używać. A myślisz, że kiedyś będzie potrafiła? Myślę, że tak. Jest dzieckiem, więc czemu by nie mogła. Nie mów tak o niej. Nie mów tak o niej, bo ona ma już 13 lat, a ty przez cały czas mówisz, że ona jest dzieckiem. Ona chce się czuć dorosła. Jeśli w łóżku. No i widzisz, zdenerwowała. No i na ciebie, bo mówisz na nią, że jest mała. Nie, ciągle, bo jest mała. Nie, bo jak powiedziałam, że jest mała, to zaczynała szczekać i dopiero jak ty się spiąłeś, to zaczęła szczekać. I na mnie zawsze zważ. Tak samo tak, oczywiście. Ja wykonuję całą robotę przy tym dziecku. Pieluchy jej zmieniam, karmię ją, patrz na piersią. Nie ma w takim razie pielucha. No gdzie ma? No w dupie ma. Ma 13 lat! W dupie ma, mogłaby mieć. Co wszystko robisz? Co? Nie popychaj mnie bez przemocy wobec mnie. Przemoc to jest motyw przewodniejszego związku. Koniec tego. Wyprowadzamy się. Proszę. W kolejnym odcinku rozprawa sądowa. Julka wpadła na pomysł, że szkolimy psy, żeby chodziły jak człowiek, więc proszę teraz demonstrować. No bo dzieci chodzą, raczkują jak psy. I psy w sumie też raczkują, no. I potem trzeba je uczyć chodzić na dwóch nogach. No tak, to prawda. Więc ogłaszam konkurs o 100 zł. O 100 zł? Zakładamy się o 100 zł, który pies dalej przejdzie. Kto przegra, przelewa drugiemu 100 zł. No dobra, niech będzie. Boom! Dobra, mamy tak. Mamy 6 kawałków tego. 3 służą do wyszkolenia psa, żeby wiedział, o co chodzi. 3 służą już na konkurs. Dobra, okej. Okay. Dobra. Bajduśkę. Dobra. O, właśnie metoda jest dokładnie taka. Wow! Ona jest OP! Ona jest mocna! Ona jest mocna! Dobra, dawaj jeszcze. No, a tak trochę daje radę, nie? Nie jakoś super długo. Dobry piesek, dobry piesek. Bo ona jest dobra, nie trzeba jej nic tłumaczyć. Myślę, że z Liną będzie większy problem. Hop, hop. Dobrze! Wyplanowałem sobie 3 próby. Teraz moje szkolenie. Teraz ty idziesz dobrze. Lilusia, zobacz co mam. Lilusia, hop. Ona też jest mocna. Dobry piesek, ona też jest dobry mocna. Piesek. Nie wiem, kto wygra, prawdę mówiąc. Dobra, Lilusia, hop! Może wygrać Lilka, przecież jest większa. Dobry pies, chodź, spróbujemy jeszcze raz. Chodź! Hop! Nie, musi... Oj, uj! Co to był za poślizg? Teraz hop! Nie, no nie! Piesek! No chyba zlutujesz sobie! Ja! Bo ja miałem lepszy system szkoleniowy, bo jej pokazałem właśnie, że chodzi o to, żeby ona się przemieszczała. No, siad, dobry piesek. Dawaj. Dobrze. Nie, no wycofałaś się! Pierwsza próba. Przykro. To było odwrotne niż to, co powinnaś zrobić. Dobra, do mnie, tutaj. No, siad. Okej, jest idealnie na linii. Chodź, idziemy. No, hop. Bajka, ty siermięgo, proszę. Tak dobrze ci szło. Dawaj, hop. Hop, no, hop. No, zobacz, co to jest. No, i do góry. I do góry, dobrze. No nie! Tragedia! Proszę, przegram to. A ty się cieszysz, durniu! Ty się cieszysz, durniu, bo twój pies prawdopodobnie wygra, bo jest potężny. Bo ona myśli, że ty jej siad pokazujesz. No jaki ty pokazujesz? No tak. Hop, hop.
Hop, no, hop, hop. O, to... No dobra, ja masz jeszcze jedną szansę. Dawaj, hop, no. Przykro mi, ale przegrałeś to. Proszę. Uwaga, teraz my robimy pokaz, Lila. Dawaj, pokaż ja mi, jak to się robi. Oszukałaś mnie na pieniądze! Wiedziałaś, że pies wygra. Nie, czekaj. Lila, chodź. Hop. To nie, to nie zaliczone. Dobra, chodź. No to był skok po prostu, to chodź. Nie. Okej, okay, jeszcze dwie próby. No nie, no już wygrałem! Ale Jacek, ja. Ale my zrobimy to lepiej jeszcze. Chodź, Lusia. Gnido, mama. Powinniśmy być zwycięzcami. Dobry Jacek! Powinniśmy być zwycięzcami, bajka! Przelewasz mi w tym momencie 100 zł. Nie dość, że straciłem 250 zł na gówniany wózek i te rzeczy, to jeszcze stracę 100 zł na ciebie? Tak właśnie my nagrywamy odcinki, tak? Tak to działa. Ale co było, to był uczciwy zakład. Podałeś mi rękę i jeszcze krzyczałeś: no, mój pies jest OP, mój pies jest OP. Jestem po prostu debilem i to jest dowód na to właśnie. To jest właśnie dowód. Mamy to. 100 zł wpłynęło od Maciej Acemont. Czuję się przegranym tego odcinka. Totalnym, najgorszym przegranym. No ale cóż, tak to bywa. Możesz ululać pieski do snu. No, została nam ostatnia aktywność, moi drodzy, tego dnia, czyli ululanie piesków. Czy zasną? Raczej nie, no ale przynajmniej podejmujemy taką próbę, więc do zobaczenia w sypialni. Dobra, ostatnia aktywność dnia dzisiejszego, czyli uspanie psów, które są tak rozbawione, że proszę bardzo, demonstracja. Ale mamy zabawkę, która ma jakiś elemencik, który może książeczkę. Się okazać interesujący. A co powiedziałem? Zabawkę. Zabawkę, książeczkę. No, mamy książeczkę, która może się okazać interesująca, a zaraz zobaczymy. Tylko musimy się pozbyć wszystkich innych zabawek. Do widzenia, żegnam, już tego nie, nie istnieje. O, co to jest? Bajka, Lirusia, co to jest? O, zainteresowały się obydwie. O, tak to żuje zamiast. Myślałem, że łapą będziesz próbała to podbrać. W ogóle ja podczas swojej nieobecności czytałam tą książeczkę. No. Bo musimy jej to przeczytać na dobranoc. Proszę, możesz również przeczytać. Tak? Jest idealną książeczką na dobranoc. Uwaga, uwaga, nie dotykaj potwora. Ale choć... czemu ty musisz tak z pasją, jak do dobrze, spania? Dobrze, robię to z pasją. Uwaga, uwaga. Nie dotykaj potwora, choć uśmiech ma uroczy. Wesoły jest, przyjazny też, lecz może cię zaskoczyć. Spicy. O, ona słucha, dobrze, dobry pies. Uwaga, uwaga, nie dotykaj potwora, chociaż herbatą częstuje, bo chwyci cię w łapy i do tej herbaty ze smakiem cię przeżuje. Ej, nie ty, tylko potwór. Musisz się spać. Ty się skup na spaniu. On ją ekscytuje, ta historia, ona lubi takie diabelskie historie. To jest w ogóle horror dla dzieci! No. To jest horror dla dzieci! Nie dotykaj potwora, a te potwory mają specjalne... Żeby dotykać je! Turbo straszna bajka. Skup się na bajce, a nie na jedzeniu kamery! Ty jesteś bajka! Nawet o tym nie wiesz. Dobra. Uwaga, uwaga! Hej! Bajka! Zobacz tutaj. Uwaga, uwaga! Nie dotykaj potwora! Nawet przez małą chwilę. Uśmiecha się łagodnie, ale prawdopodobnie czas nie upłynie wam mile! To się przestraszyło cię. To cię pani uratuje. To się przestraszyło. No jest to trochę straszna bajka. Nie wiem czy... ale ona... całkiem zamora... nagrywa jej oczy, ona będzie zasypiać. Patrz jak ona zasypie. Uwaga, uwaga! Nie dotykaj potwora. Lepiej go raczej unikaj. Nie patrz wysoko w jego wielkie oko. Weź nogi za pas i znikaj! Jak ja bym był dzieckiem, to bym się totalnie tego bał. Czemu takie książki dla dzieci robią? Ale nie jest, tylko łapą, łapą. Coś łapą zrobić. Ale możemy spróbować zrobić eksperyment jeszcze. Ostatni eksperyment na sam koniec odcinka. My się położymy tak, jakbyśmy szli spać i zobaczymy, co ona zrobi. Jeżeli ona, bo ona czasami robi tak, że jak wszyscy się położą spać, czyli i Lilka, i ja, i Julka, no to nawet jak jest energiczna, to się w końcu kładzie. Więc zabierzemy jej wszystkie rozpraszacze i teraz się położymy i będziemy udawać, gdzie śpimy. A ja totalnie nie chcę spać. No dobra. To się raczej nie uda, niestety. Ale Lilusia sobie na przykład ułożyła posłanie. Tak, Lilusia sobie układała posłanie, więc Lilusia jest gotowa do snu. Co prawda jest godzina 16:04. No ale cóż, no my idziemy już spać, moi drodzy. I wy też powinniście już iść spać. Lub nie, jeżeli jest początek dnia i dopiero teraz oglądacie ten film. Ale dziękuję wam za ten film. Wydaje mi się, że udało nam się trochę sprawić, że nasze
pieski poczuły się jak małe niemowlaki. Ale pieski lubią wolność dużo bardziej niż takie dzieciaki, które wolą być skrępowane i leżeć w sumie i nic nie robić, więc ciężko jest sprawić, żeby one się zachowywały jak dzieci, no ale zafundowaliśmy im takie typowe w sumie aktywności, które się robi. Więc mi się wydaje, że wyszło fajnie. Dziękuję wam za oglądanie, zostawcie lajka, wpadnijcie na nasze Instagramy, jeżeli nie zrobiliście tego do tej pory. Zostawcie subskrypcję i trzymajcie się. Na razie.